Kto mnie to tak stół wyczyścił przed tym? Ale kartki pamiętę. Dzień dobry Państwu. Chcemy być dla Państwa jak czysta, gazowana woda w Fidżi. Chcemy, żeby nasze informacje były najbardziej prawdziwe, pobudzały Państwa krążenie, pobudzały myślenie i gen szczęśliwości. Tylko nasze wiadomości są prawdziwe. Z kraju, a właściwie z całego świata, portal Onet podaje właśnie rewelacyjne wyniki badań myślowych autora, z których wynika, że imigracja wpływa na zmniejszenie przestępczości. Dowodzą tego liczne przykłady z krajów skandynawskich i zachodnich, z Europy. Zielony Ład wcale nie jest czerwony, jak twierdzą krytycy. Co więcej, Zielony Ład ratuje rolnictwo, a właściwie ratuje rolników przed wypadkami w pracy, przed wysiłkiem fizycznym, bowiem sprawia, że wszystko rośnie samo z Polski. Polski Ład tak pobudza przedsiębiorczość, że wielu przedsiębiorców wypoczywa już na rajskich plażach, a ci, którzy nie wypoczywają, będą wypoczywać, stojąc w kolejkach po zasiłki. Pajdokracja, czyli rządy dzieci, to najbardziej pożądany ustrój społeczny, jakiego od wieków domagali się filozofowie. Właśnie teraz stoimy przed epokowym eksperymentem, w którym to młodzi mają rację, a starzy niech milczą. Z gospodarki. Wprowadzenie euro uzdrowiło ostatecznie wiele gospodarek europejskich. Jako przykład możemy wymienić gospodarkę grecką, gospodarkę litewską oraz gospodarkę słowacką. Wszędzie tam konsumenci i przedsiębiorcy wznoszą modły do złotego cielca euro. Szymon Hołownia. Nieoczekiwany, a jakże wspaniały marszałek polskiego parlamentu został nominowany do tytułu honorowej Miss Polski z Krakowa. Niezawisły kandydat na niezawisłego prezydenta miasta Krakowa, niejaki Andrzej Psulik, zapowiedział, że w Krakowie powstanie metro. Powstanie, zanim skończy się świat. Bardzo Państwu dziękuję. Co oni mnie tu popisali jeszcze? Kazali takim miodowym głosikiem anielskim gadać, no. Dobranoc Państwu. Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym trochę porozmawiać o tym, co teraz się dzieje i co może się wydarzyć w kontekście sytuacji międzynarodowej, ale także i polskiej. Ale chcę zacząć od pani Nowackiej. Kiedyś mówiłem o pani Nowackiej, że co prawda jej poglądy są mi absolutnie obce, to chociaż ma taką miłą buzię. Zawsze w człowieku należy znaleźć coś dobrego. Ale nie przewidywałem, że pani Nowacka zostanie ministrem edukacji. I proszę się nie obrazić, droga pani minister, tak będę panią tytułował, pomimo różnych nowotworów słownych, pomimo prób kradzieży języka, jakie chcecie dokonać na nas, to będę konserwatywnie mówił poprawnie po polsku, choć robię dużo błędów i państwo zwracacie mi uwagę, staram się je poprawiać. Dużo błędów językowych, ponieważ Polak powinien mówić czysto po polsku. To taki truizm, o którym warto ciągle przypominać. Więc droga pani Nowacka,
Zapewne pani nie wie, ale pod koniec XIX wieku w Warszawie panował wyjątkowo wredny kurator szkolny, generał major Iwan Lwowicz Apuchtin. Tenże Apuchtin, bodaj od 1879 do 1897 roku, odpolaczał Polaczków, tak to nazywał. Wykreślał z programu nauczania polskich dzieci wszystko, co mogło się kojarzyć z polskim patriotyzmem, z dumą z polskiej historii, z polską literaturą, z myśleniem po polsku, z modleniem się po polsku, z życiem po polsku. I nie spodziewałem się, że akurat w pani osobie Apuchtin powróci. Czy pani czuje to wcielenie? Czy pani czuje, jak wcielił się w panią generał major Apuchtin po to, żeby odpolaczać nasze dzieci? Czy pani nie czuje wstydu z tego powodu? Czy pani nic nie czuje? Czy pani nie czuje po polsku? To wszystko mówię po wielu spotkaniach z nauczycielami, którzy z rozpaczeniem mówią, przecież robią z naszych dzieci durniów. Chcą specjalnie obniżyć poziom nauczania, a przede wszystkim wykastrować to nauczanie z nauczania polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej religii i polskiej kultury. Jeżeli pani wykreśla takich autorów jak Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Maria Konopnicka, o której przecież pani wie, że miała przyzwyczajenia niestandardowe, jeżeli chodzi o kwestie intymne, ale jednak pisała po polsku i pięknie. Jeżeli pani chce nawet antysemicko, że tak powiem przewrotnie, wyrzucać z polskiej literatury Lechonia, Chemara, Tuwima, Brzechwę, to muszę pani powiedzieć, że pani się źle bawi i to nie jest pani, tylko Apuchtin. Niech pani się pozbędzie Apuchtina. W jakiś dziwny sposób wlazł w panią, pani Nowacka, generał major Apuchtin. I efekty oglądamy. To są słowa konieczne, mocne w stosunku do damy, ale nie piętnuję panią, ani pani urody, ani pani sposobu bycia, tylko to, co pani robi. Bo z tym się zgodzić nie mogę. I przeciwko temu będę się sprzeciwiał, ile tylko będę mógł. Po to, żeby nie zerwał się łańcuch pokoleń. Żeby nie zerwał się nasz wspólny polski kod kulturowy, w którym mądrej głowie dość dwie słowie, a zwłaszcza dość dwie słowie ze skarbnicy polskich symboli, polskiej kultury, polskiej tradycji. Nie może pani teraz wprowadzać języka marszów zbuntowanych macic do edukacji, bo jest to zbrodnia. Zbrodnia na inteligencji, zbrodnia na polskim duchu, wreszcie zbrodnia na polskim patriotyzmie. I musi pani sobie z tego zdać sprawę. Musi pani sobie też zdać sprawę z tego, że będzie pani rozliczona przed obliczem porządnych Polaków, którzy będą mieli do pani pretensje. A zupełnie zastanawia mnie wpuszczenie do resortu edukacji na stanowisko wiceministra pana Andrzeja Szeptyckiego, czystej krwi Ukraińca. Spójrzcie państwo, jak pan Szeptycki lepiej po ukraińsku mówi niż po polsku i jak wrzeszczy na wiecu Ukraińców w Polsce. Czy to przypadek, że wiceministrem edukacji zostaje Ukrainiec, który ma takie poglądy? Zdajmy sobie sprawę z tego, że dokonuje się w tej chwili w Polsce bardzo brutalna operacja podmiany kodu kulturowego. Bardzo brutalna operacja podmiany tego, co dotychczas było uważane za polskość i co było szanowane w naszym kraju, niezależnie od poglądów politycznych. Sam wywodzę się z domu, gdzie kwitł kult socjalisty Józefa Piłsudskiego. I mając poglądy dużo bardziej konserwatywne niż Józef Piłsudski, zawsze z szacunkiem wypowiadam się o tej postaci,
zdając sobie sprawę z różnych kontrowersyjnych meandrów jego życiorysu. To jest polski kod kulturowy. Są postaci w polskiej kulturze, w polskiej historii, co do których nie wiedziemy sporów, które są symboliczne, bo symbole są nam dziś potrzebne. Polska legenda jest nam dziś potrzebna do tego, żeby być dumnymi mieszkańcami kraju, który kochamy. Tak więc cała ta apostrofa do pani minister Nowackiej niech będzie także przeznaczona do ludzi, którzy na gwałt chcą się wyprać z polskości, odpolaczyć i uważają, że ktoś ich będzie szanował. Nikt was nie będzie szanował. Bo nikt nie szanuje ludzi, którzy wyparli się swoich korzeni, swojego pochodzenia, swoich rodziców, dziadów. A to, że tak pięknie polskość atakują potomkowie ubeckich rodzin, czyż to coś dziwnego? Przywódczyni strajków kobiet, sprawdźcie państwo w IPN-ie, kto był ojcem tej pani. Nie będę podpowiadał, bo to jest takie zadanie domowe, które każdy z państwa powinien wykonać. Kim był pan Lempart wcześniej? Tatuś pani Marty Lempart. Oczywiście dobry ojciec nie gwarantuje tego, że dziecko się nie zwichruje. Mamy przykładów bardzo wiele. Na przykład moim zdaniem takiemu zwichrowaniu uległa pani Kazimiera Szczuka, której tatą był bardzo zacny i wielkiej zasługi dla polskości pan mecenas Szczuka, warszawski adwokat bardzo znany i szanowany, przyjaciel Jana Olszewskiego. No cóż, ale warto zwrócić uwagę, że zbyt dużo rodzin pochodzących od sowieckich kukułek rozpycha się teraz w polskiej przestrzeni publicznej. Zbyt wiele kukułczych dzieci z czerwonych jaj wyklutych, które zabierają tlen, zabierają możliwość działania tym, którzy od pokoleń walczyli o polskość i teraz też chcieliby to robić, a nie mają gdzie, nie mają kiedy, bo są zakrzyczeni, zahukani, wyrzucani z gniazda przez czerwone kukułki, które nawiózł tu Stalin. Zwykle obruszam się na taki też mechaniczny, głupi antysemityzm, w którym jak Polak patriota, to musi już mówić, że a Żydzi to, a Żydzi tamto. A proszę państwa, przecież można napisać wspaniały esej o tym, ile Polacy, polscy obywatele pochodzenia żydowskiego, czujący po polsku, wnieśli do polskiej kultury, ilu bohaterów mieliśmy z pochodzenia Żydów. Mój ulubiony klub Krakowia został założony przez intelektualistów żydowskich w Krakowie. Do dzisiaj zresztą jest to kibicom Krakowi wypominane przez kibiców Wisły, już taka tradycja. Więc nic nie jest takie łatwe i przyjemne. Trzeba się namozolić, żeby dogrzebać się do prawdy, żeby zacząć myśleć nie schematami, tylko po polsku. Prawdziwie. Cóż się wydarzyło w tym tygodniu? Otóż na czoło wybija się jutrzejsza, bo nagrywam we wtorek, 5 marca, a jutrzejsza, to znaczy środowa, 6 marca, manifestacja rolników. Zastanawiam się, czy to coś zmieni. Nie sądzę. Rząd wziął na przeczekanie i robi wszystko ku temu, żeby przeczekać rolników, aż zajmą się pracami polowymi i zerwie się ten łańcuch protestu. Dlatego namawiam państwa, żeby przejmować po rolnikach pałeczkę i protestować dalej, ile się tylko da. Pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, zrobił wszystko, żeby utrudnić ten protest i jak państwo pamiętacie obrazki z Brukseli, z Berlina, gdzie wjeżdżały traktory i robiły swoje i nie było Wersalu, cytuję słowa Andrzeja Lepera, to pan Trzaskowski wprowadził zakaz poruszania się ciągnikami i pojazdami wolnobieżnymi po Warszawie. Czyli wszyscy, którzy wjadą tam sprzętem rolniczym, będą natychmiast mandatowani i prześladowani. Czy rolnicy się przed tym ugną? Czy te nasze manifestacje nie są zbyt grzeczne? O, to jest pytanie. Czy one nie są zbyt grzeczne? Tak, że oni, ci namiestnicy Polski siedzą w swoich wygodnych gabinetach i śmieją się. O, marzną, łażą,
a za chwilę wyjadą, a my będziemy dalej robić swoje. Donald Tusk bardziej przejmuje się złą minką Ursuli von der Leyen niż 100 tysiącami rolników na ulicach Warszawy. Zdajmy sobie z tego sprawę. Musimy znaleźć metodę bardziej skutecznego oddziaływania na postaci typu Donald Tusk. Postaci zewnętrzno-zależne, których mocodawcami są ci, którzy wcale po polsku nie mówią, nie mają zamiaru po polsku mówić. Spójrzmy, co się dzieje. Bo za granicą, dziś, 5 marca, w Stanach Zjednoczonych, super wtorek. W największej ilości stanów prawybory. Prawybory republikańskie i prawybory demokratyczne. Coraz bardziej rozpędzonym walcem idzie Donald Trump. Ciekawe, czy intrygi sądowe demokratów sprawią, że zostanie mu zabrana szansa na kandydowanie. Jest to coraz mniej prawdopodobne, bo byłby coraz większy skandal. A więc dziś u nas przygotowanie do protestów w Warszawie, a w Stanach Zjednoczonych super wtorek. Prawybory. A co na świecie? Zacznijmy od klimatu, żeby tak trochę oziębić temperaturę naszej rozmowy dzisiejszej. A więc zobaczcie, na Antarktydzie mamy teraz takie mrozy, jakich jeszcze nie było od wielu, wielu lat. Naukowcy, na przykład z Uniwersytetu w Berkeley, szef zespołu klimatologów z Uniwersytetu w Berkeley, twierdzi, że może to być początek epoki lodowcowej. Hola, to jak to się ma do ocieplenia klimatu? Rekordowe niskie temperatury na Antarktydzie? No oczywiście, już widzę ekspertów od ocieplenia klimatu, którzy mówią, że rekordowo niskie temperatury na Antarktydzie są dlatego, że następują takie róże wiatrów, że z tego ocieplenia następuje oziębienie. No można i tak, tylko czy takim ekspertom należy wierzyć? Skoro o rekordowych sprawach, to zwróćcie Państwo uwagę na kanał na YouTubie zajmujący się przestępczością, nie zajmujący się zupełnie polityką, który właśnie odnotował rekordową aktywność ukraińskich gangów w Polsce. O proszę, tak na prawie cytatu na moment spójrzcie. Statystycznie spośród cudzoziemców najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy. Ze statystyk Głównej Komendy Policji wynika, że przestępstw, których w ubiegłym roku dopuścili się przebywający u nas cudzoziemcy, to głównie kradzieże i jazda po alkoholu, a także posiadanie środków odurzających. Czy chodzi o zarabianie na wojnie, gdzie przemyt fałszywych dokumentów, broni oraz przerzut ludzi, którym trudnią się Ukraińcy, zwiększył się między Ukrainą a Polską? Otwarcie granicy spowodowało, że obok uchodźców do Polski dostają się ludzie, którzy chcą zarobić na wojnie, parając się przemytem ludzi czy towarów. Stwierdził poseł Marek Biernacki. W 1999 roku Warszawa i Kijów zawarły umowę dotyczącą ścigania przestępczości zorganizowanej. Z uwagi na brutalną rosyjską inwazję w Ukrainie i jej konsekwencje, polskie władze chcą zmienić jej zapisy. Umowie trzeba nadać nowe brzmienie, żeby nie była tylko kurtuazyjna, ale pozwalała na skuteczne ściganie grup przestępczych. Dodał były minister spraw wewnętrznych i administracji. W obecnym kształcie artykuł 9 dopuszcza odmowę współpracy państw, między innymi gdy przekazanie informacji mogłoby naruszyć ich suwerenność lub interesy. Obecny szef MSWiA Maciej Wąsik przyznaje, że w ostatnim czasie Polska odnotowała zauważalny wzrost przestępstw, głównie dotyczących obszaru migracji i fałszerstw dokumentów. Specustawa, która nadaje Ukraińcom prawo pobytu w Polsce, a także pełną swobodę przekraczania granic w krajach należących do Unii Europejskiej, jest wykorzystywana przez ukraińskie gangi. To jest kanał, który nie zajmuje się w ogóle polityką. Odnotowuje tylko wydarzenia kryminalne. Ale to daje dużo do zastanowienia. Pana Szeptyckiego już oglądaliście. Ale na przykład, żeby nie było, że tylko przykładam Ukraińcom, to przerzućmy się na drugą stronę granicy. Mówiłem Państwu kiedyś, opowiadałem niezwykle pasjonującą historię Jana Marsalka, autora największych defraudacji gospodarczych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Niemczech, który okazał się agentem GRU, Wojskowego Wywiadu Rosyjskiego, i uciekł do Moskwy. Ale chcę o tym przypomnieć, żebyśmy wiedzieli, że
Rosyjscy agenci, rosyjskie służby specjalne działają od Portugalii aż do Warszawy. I nie łudźmy się, że w Warszawie ich nie ma i nie prowokują i nie przygotowują różnych złych rzeczy. Bohater największej afery finansowej w Niemczech, zobaczcie, Jan Marsalek, był agentem GRU. Przypomnę, był szefem Wirecard, czyli takiej wielkiej piramidy finansowej, która oszukała Niemców na kilkaset milionów euro. Przez ponad 10 lat był także szpiegiem GRU. Został zrekrutowany przez modelkę i aktorkę Natalię Żłobinę. W 2013 roku to nastąpiło. Potem bywał w Syrii, spotykał się z grupą Wagnera, aż w końcu uciekł do Rosji. Cały czas jego aktywność nie wzbudzała podejrzeń niemieckich służb specjalnych, co bardzo ciekawe. A teraz zobaczcie Państwo, polecam w tym tygodniu analizę Thomasa O'Reilly z European Conservative, który mówi o tym, co dzieje się w Polsce. I wynotowałem kilka cytatów, żeby Państwu tylko zaostrzyć apetyt na tą lekturę. Polecam. Bruksela planuje wyczyścić prawicowych sędziów za unijne fundusze. Planuje taką bonanzę dla Polski, mówi w tytule Thomas O'Reilly. I potem, pod przykrywką cyfrowych i zielonych inwestycji, Polska ma otrzymać 137 milionów euro w formach dotacji i pożyczek. Cały budżet Polski to 115 miliardów euro. Unia Europejska nie wstydzi się stronniczych aspektów swojej decyzji, które wspierają czystkę w sądownictwie i promowanie LGBT. Następny cytat. Urzędnicy Unii Europejskiej wyrazili swoje polityczne uprzedzenia, łącząc nowy strumień finansowania z oczyszczeniem sądów z prawicowych sędziów. To wszystko o Polsce, nie o Wenezueli, nie o jakimś kraju trzeciego świata, tylko o Polsce, pisze Thomas O'Reilly. Inny ciekawy tekst analityczny, tym razem na portalu Remix News, autorstwa Olivera Bolta. I cytat. Donald Tusk rządzi Polską za pomocą bezprawnych aktów siły, popartych aprobatą Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, mówi przewodniczący dużej organizacji prawniczej w Polsce, Ordo Iuris, pan Jerzy Kwaśniewski. Tu macie cały tekst wywiadu i rozmowy opartej na poglądach pana Jerzego Kwaśniewskiego. Polecam Państwu również i ten tekst. No i jeszcze, żeby w tym takim refleksyjnym tonie się utrzymać, to może National Review. National Review w tym tygodniu analizuje aktywność polityczną wyszukiwarki Google. I nieprzypadkowo tytuł tej analizy brzmi: wyszukiwarka Google staje się Google Hide, czyli Google ukrywanie. Nie jest to wyszukiwarka, tylko ukrywarka. Dlaczego Google, może po polsku to najlepiej by tak brzmiało, dlaczego Google wyszukiwarka stała się Google ukrywarką? I taki cytat jeden z tego tekstu, który cały polecam Państwu do przeczytania. Google właśnie znakomicie ulepszył algorytm, który zajmuje się ukrywaniem niewygodnych politycznie treści. Czyli nie możemy, jak to Państwo pieszczotliwie mówicie, wujka Google traktować jako źródło informacji, bo wujek Google zaczyna być źródłem sterowania naszym myśleniem. Wyszukiwarka Google staje się propagandowa poprzez bardzo ciekawy mechanizm. Wybieranie pewnych treści, ich nagłaśnianie oraz ukrywanie innych treści. Czyli sterowane podawanie faktów także jest manipulacją. To jest kolejna metoda manipulacji, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę. Sterowane podawanie faktów. Jedne uwypuklamy, a inne ukrywamy. Nie kłamiemy. Po prostu podajemy pewne fakty, a drugie ukrywamy. I to już jest kłamstwem. Ponieważ znamy te fakty, wiemy o nich, ale nie informujemy, czyli używamy przekazu do manipulowania innym człowiekiem.
Teraz może wylądujmy na chwilę w Krakowie, bo już wykrystalizowała się konkurencja, która zmierza do przejęcia schedy po czerwonym komuchu majchrowskim. Komuch majchrowski już ledwo żyje, więc zgodził się ustąpić miejsca i teraz o jego schedę ubiega się kilku kandydatów, ale zobaczcie Państwo na sprytną manipulację byłego PZPR-owca Komucha Majchrowskiego z Sosnowca, a mianowicie na liście kandydatów jest trzech kandydatów, którzy wcześniej kandydowali z listy Majchrowskiego. Mówiąc krótko, jest trzech majchrowczyków, których nie wybierajcie, jeżeli chcecie, żeby w Krakowie wreszcie przestali rządzić deweloperzy i żeby zrobiono coś z niestrawnymi już zupełnie korkami. Tutaj jadąc do Państwa, po prostu spędziłem ponad godzinę w samochodzie, nie mogąc się przebić przez odcinek 6-kilometrowy. Więc wymieniam Państwu teraz majchrowczyków ukrytych wśród kandydatów na prezydenta Krakowa. Pierwszym z nich jest niezawisły kandydat Andrzej Kulik, znany z wielkiej stabilności psychicznej i z wielkiego wkładu w działalność, który zresztą nie wstydzi się mówić o tym, że będzie kontynuował wielkie dzieło Majchrowskiego. A więc uwaga, czerwona plama. Andrzej Kulik, kontynuator dzieła Komucha Majchrowskiego. Następny kontynuator dzieła Komucha Majchrowskiego to jest pan Rafał Komarewicz, który kandyduje z trzeciej drogi. Też kandydował od Majchrowskiego, też majchrowczyk, z nim związany, czerwona latarka. No i wreszcie trzecim z tych kandydatów jest pan Aleksander Miszalski, radny Platformy Obywatelskiej, który też kandydował od Majchrowskiego i też, uwaga, czerwona lampka Miszalski. Więc przypominam, Kulik, Miszalski, Komarewicz. Majchrowszczycy. Majchrowski rozstroił się. Sam już nie kandyduje, ale kandyduje w osobie Miszalskiego, Kuliga, Komarewicza. Jeżeli ich wybierzecie Państwo, no to nic się nie zmieni. A kto jeszcze kandyduje? Kandyduje pan Łukasz Gibała, dawniej Ruch Palikota i wszelkie lewackie pomysły, dziś ukrywający się pod maską aktywisty miejskiego, finansowany z pieniędzy swojego tatusia, który kiedyś miał rozbudowaną sieć hurtowni alkoholu Alti. No, to już kwestia gustu, czy Państwo będziecie głosować na palikociarza i człowieka sponsorowanego przez procenty. Kandyduje również pan Konrad Berkowicz z partii Konfederacja, ale to bardzo dziwna kandydatura, raczej bez szans. Kandyduje pan Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości. Długo biedzili się włodarze Prawa i Sprawiedliwości, żeby wybrać kogoś, kto nie ma nazwiska. Jest nim pan Łukasz Kmita, były wojewoda Małopolski, o którym niewiele można powiedzieć, a na pewno nie to, że nadaje się do rządzenia miastem. I zapytacie Państwo, dobrze, tak Pan wybrzydza, tak Pan tutaj nam tych kandydatów odstręcza, to na kogo głosować? Powiem, jest to trudna decyzja, trudny wybór, ale skłaniam się do tego, żeby poprzeć pana Stanisława Mazura, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zaprowadził porządek w Uniwersytecie Ekonomicznym, wytępił tam korupcję. Jest człowiekiem zdecydowanym i czystym, nieuwikłanym w układy z majchrowszczykami i innymi bandami, które rozkradały Kraków. I startuje rocznik 69, a więc całkiem jeszcze jak na prezydenta miasta Krakowa młody. No i startuje pod hasłami uwolnić Kraków od deweloperów i udrożnić Kraków w komunikacji. No Kraków się nie rozwinie, nie będzie biznesu, nie będzie rozwoju, nie będzie piękna w naszym mieście, jeżeli nie będzie komunikacji. Więc pan Stanisław Mazur, ani brat, ani swat dla mnie, ale racjonalnie, sensownie wydaje mi się, że to będzie najlepszy wybór, a w kolejnych komentarzach tygodnia będę Państwu uzasadniał dlaczego. Dlaczego tak myślę? To krótka analiza tego, co się dzieje w Krakowie. Wybaczcie Państwo, ale tak pro domo sua jest zawsze blisko. A teraz wracajmy do spraw ogólnopolskich. No więc bardzo brzydka sprawa ciągnie się od czasów pana czcigodnego pana Jacka Kurskiego
jego rządów w TVP. Oto, proszę bardzo, zobaczcie Państwo, to na wirtualnych mediach, czyli takim, na takim portalu branżowym, ukazała się informacja, że producent Familiady, Ryszard Krajewski, twierdzi, że za umowę na produkcję dla jego firmy wręczył łapówkę 350 tysięcy, która miała trafić do kręgu Kurskiego. Oskarża tam Tomasza Klimka, byłego męża Joanny Kurskiej i samą Kurską. Pani Kurska już stwierdziła, że nie zna pana Krajewskiego i zapowiedziała proces. O całej sprawie pisze Newsweek i jest ona co najmniej dziwaczna. Pamiętam wystąpienie Beaty Szydło na inaugurację rządów Prawa i Sprawiedliwości i było to świetne wystąpienie, po którym można było nabrać nadziei, że w Polsce będzie inaczej, że rządy PiS-u to będą rządy nowej jakości. Może nie tyle intelektualnej, bo do tego trzeba dorosnąć, ale chociaż moralnej. Nie będą kraść, mówiąc krótko. No a tutaj mówi się ostatnio o tym, że pan Jacek Kurski już sporządził dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego analizę klęski wyborczej, no porażki wyborczej Prawa i Sprawiedliwości i dzięki temu wślizgnie się na pierwsze miejsce w którymś okręgu do Europarlamentu. No, znajdźcie pana Kurskiego i potraktujcie go tak, jak na to zasłużył. O rolnikach mówię co tydzień i nie silę się tutaj na żadną fachowość, ale chciałem państwu przekazać informację, którą otrzymałem, będąc na spotkaniu w Łosicach. To taka gmina rolnicza, ludzie żyją z pracy własnych rąk, bardzo uczciwi, porządni. I tam jeden z pszczelarzy opowiedział mi o tym, że on prowadząc pasieki nie może sprzedać litrowego słoja prawdziwego miodu niżej niż za cenę 30 zł. Ponieważ inaczej zbankrutuje. Jest to uczciwy przedsiębiorca, pszczelarz. I jednocześnie pokazał mi miód sprowadzany z Ukrainy. Fałszowany, wręcz toksyczny, który sprzedawany jest za 8 zł. To teraz pomyślcie Państwo, uczciwy polski miód 30 zł, fałszowany, niezdrowy ukraiński 8 zł. Jak mają nasi pszczelarze wytrzymać taką konkurencję? A jest to tylko jedna z gałęzi naszego rolnictwa. Więc bardzo Was proszę, warszawiacy, uczciwi warszawiacy, których jest bardzo wielu, w środę, jak rolnicy będą protestować, nie narzekajcie, przyłączcie się do nich, pomagajcie im dobrym słowem. Oni walczą za nas. Światowe Forum Ekonomiczne, dawno nie wyzłośliwiałem się nad tym gremium, to tym razem podam Państwu bez komentarza kompletnie nowy postulat Światowego Forum Ekonomicznego. Zobaczcie. Światowe Forum Ekonomiczne wzywa rządy wszystkich krajów do zakazania ogółowi społeczeństwa własnej uprawy żywności w domu. Bo powoduje to zmiany klimatyczne. A więc jak będzie pani lub pan chciał sobie uhodować rzodkiewkę czy ogóreczka w domu, w doniczce, nie wolno, nie będzie wolno. Bo od dawna już nie wolno konopi, ale to z innych powodów. I to wiedzą ci, którzy uprawiają. Natomiast teraz, jak chcecie sobie zrobić grządkę na dachu albo na balkonie i coś tam uchować, nie będzie wolno, bo niszczycie klimat. Klimatu nie niszczy Bill Gates, który nałogowo lata odrzutowcami. Nie niszczą gwiazdy popkultury, które mają swoje odrzutowce i latają po zapałki i po bułki. Tylko ty niszczysz, szaraczku. Ty niszczysz klimat, bo podżerasz wyhodowaną przez siebie rzodkiewkę niepędzoną przez Monsanto, które teraz nazywa się inaczej. Pamiętaj o tym, jesteś zbrodniarzem klimatycznym, jak hodujesz ziemniaczka albo jakąś kalarybkę. Teraz już po Światowym Forum Ekonomicznym przerzućmy się na rzecz trochę poważniejszą, bardzo poważną, Real Clear Defense. Kolejna analiza, ale bardzo ciekawa i długa, ale warto ją przeczytać. Jak zakończy się wojna na Ukrainie? Zastanawia się Real Clear Defense. I kilka cytatów, które tylko zaostrzą Wam apetyt. Putin uważa, że bez kontroli nad Ukrainą Rosja nie może być wielka. To jest dosyć bezstronna analiza i dosyć ciekawa, pokazująca kilka możliwych wariantów zakończenia się wojny na Ukrainie. Nie wynika z tej analizy zbyt wiele dobrego, bo wygląda na to, że wojna potrwa jeszcze długie miesiące i skończy się źle dla Ukrainy.
A jak się skończy źle dla Ukrainy, to siłą rzeczy też dla nas niestety napięcie wzrośnie. Co piszą dalej analitycy? Rosja w trzeciej fazie wojny. Ponieważ pierwsza faza wojny dla autorów tej analizy to jest faza, w której armia ukraińska odniosła sukces na skutek nieprzygotowania i zaskoczenia rosyjskich sił agresywnych. Obronili Kijów, odrzucili Rosjan z kilku kierunków. Potem druga faza, to jest faza stagnacji, w której zachodni analitycy i wszyscy nasi generałowie, którzy nie wiem, gdzie kończyli swoje uczelnie, poza generałem Komornickim, wieszczyli wielki sukces Ukrainy. No i trzecia faza zaczęła się z momentem zwolnienia głównodowodzącego siłami ukraińskimi przez prezydenta Zełenskiego. I jest to faza już taka, no, jak z pierwszej wojny światowej. Wojna pozycyjna, w której masa rosyjskich militariów przygniata rzednącą armię ukraińską i przesuwa ten żelazny napór rosyjski, przesuwa cały czas granice Ukrainy. To są te trzy fazy. Niestety, według analityków, Rosja w trzeciej fazie wojny posiada wyraźną inicjatywę strategiczną. Im dłużej będzie trwała ta wojna, tym gorsze są perspektywy dla Ukrainy. Ławrow powiedział już wyraźnie, że punktem wyjścia do negocjacji będzie odsunięcie obecnego prezydenta i jego otoczenia. Minister obrony Danii wypowiedział też zaskakujące i zastanawiające zdanie, które jest przytaczane przez autorów tego raportu. Ja je zacytuję. Nie można wykluczyć, że w ciągu 3 do 5 lat Rosja sprawdzi siły artykułu 5 paktu NATO. Z kłopotów, jest też cały pasus ciekawy, że z kłopotów Rosji na Ukrainie swoje doświadczenia czerpią Chiny, stąd też poniechały na razie pomysłu inwazji na Tajwan. Tak wynika z analizy Real Clear Defense. A u nas nad Wisłą jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Pan prezydent Duda, jak ryc śmigły, wykrzykuje, zobaczcie, czołgi przekroczyły Wisłę, wojska w szyku bojowym przemieszczają Polskę. To pokazuje naszą gotowość do tego, aby przemierzając siły alianckie z zachodu w kierunku wschodnim, w odpowiedzi na ewentualny atak być przygotowanym. Tak mówi o ćwiczeniach Steadfast Defender 24 pan prezydent Andrzej Duda, który zresztą właśnie zwołał Radę Bezpieczeństwa, bo przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych chce się narazić. Sytuacja jest poważna, bo nawet pan prezydent Duda, który skłonny jest do niepoważnych zachowań, do wyjazdów na narty, jazdy skuterami wodnymi, zabaw chłopięcych, już teraz przestał dworować i zaczyna się zachowywać poważnie. Skoro zwołuje wszystkich do pałacu i chce się naradzić, nad czym chce się naradzić? Są tylko dwa warianty. Pierwszy wariant. Sytuacja się utrzymuje, a my staramy się wzmacniać nasze siły zbrojne. To wariant optymistyczny. Wariant pesymistyczny. Joe Biden chce mieć znaczącą zmianę na froncie ukraińskim i chce wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie bez ruszania sił NATO. Czyli mówiąc krótko, chce skłonić polskie władze do wejścia polskich żołnierzy na Ukrainę, tym samym unieważnienia w naszym przypadku 5. punktu umowy NATO, ponieważ to nie my zostaniemy zaatakowani, tylko wejdziemy. To są tylko dywagacje, to są tylko domysły spod stołu, ale warto jest pytać naszych polityków, czy naprawdę mają zamiar wejść do gorącej wojny na Ukrainie. Bo jeżeli tak, to są bliscy zdrady. Polska armia, polskie siły zbrojne są do obrony. W obronie Polski wszyscy staniemy, nawet ja, emeryt, do zadań, które wyznaczą nam dowódcy. Ale w obronie Polski. Nie we wchodzeniu na teren obcego kraju, który toczy właśnie wojnę z Rosją. To jest istotna różnica. Z innych nieprzyjemnych informacji muszę Państwu naświetlić nieco sprawę sieci aptecznej Gemini.
To sieć apteczna, która już posiada ponad 200 aptek w Polsce i znalazła się pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych, podobnie jak firma Uber. Państwo pamiętacie, że za czasów rządu Donalda Trumpa polskie władze chciały unormować przewóz osób i zabrać się za Uber, który tutaj poczynał sobie zupełnie bez stosowania żadnych reguł. I natychmiast odezwała się ówczesna ambasador amerykańska w Polsce, która pogroziła palcem, powiedziała, nie wolno ruszać amerykańskich biznesów nad Wisłą. Potem druga taka interwencja miała miejsce w sprawie TVN-u, który został kupiony w międzyczasie przez Discovery od komuchów i też stał się nominalnie amerykańską firmą. I teraz mamy trzecią interwencję amerykańską, już tym razem nowego ambasadora, pana Marka Brzezińskiego, w sprawie Gemini. O co chodzi w sprawie Gemini? Otóż w trakcie rozbudowywania sieci aptek Gemini wprowadziliśmy w Polsce nowe przepisy farmaceutyczne, które miały uniknąć monopolizacji aptek. Miały nie doprowadzić do monopolizacji aptek. Otóż prawo to przewidywało, że nie można otwierać apteki koło apteki. Teraz natychmiast nastąpiła interwencja amerykańska w tej sprawie. Dlaczego? Ponieważ Gemini jest już dziś własnością amerykańskiego funduszu kapitałowego, który kontroluje wiele dziedzin gospodarki. Ten fundusz nazywa się Warburg Pincus. Fundusz Warburg Pincus w 2016 roku kupił większościowe udziały w całej sieci Gemini i od tego momentu ta sieć znalazła się pod parasolem tego dużego funduszu amerykańskiego. Przepisy polskie natychmiast zostały źle zrecenzowane przez ambasadę amerykańską, a fundusz Warburg Pincus zapowiedział wystąpienie do Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego przeciwko rządowi polskiemu. I co się stało? Oto polski rząd po cichu, jeszcze za czasów Mateusza Morawieckiego, wycofał się z tych przepisów, a wiceminister Maciej Miłkowski napisał do funduszu Warburg Pincus poddańczy list, mówiący o tym, że wycofaliśmy te przepisy i mamy nadzieję, że państwo wycofacie arbitraż międzynarodowy, czyli pogodzimy się. Polski rząd został upokorzony przez amerykański fundusz Warburg Pincus i potraktowany jak służący. O tym wszystkim mieliśmy się nie dowiedzieć, ponieważ notatka pana Macieja Miłkowskiego jest utajniona. Pan Maciej Miłkowski nadal sprawuje funkcję wiceministra zdrowia. Do niedawna jeszcze. Tak przynajmniej było. I cisza. Przypomnę, że pierwsza z sieci aptek Gemini powstała w 1990 roku w Wejherowie. Od tego czasu rozbudowywała się. A w momencie, gdy kupił fundusz Warburg Pincus, miała już 50 aptek, teraz ma 200 aptek. Apteki nietykalne. Jeżeli dodamy do tego sieć Superfarm, która jest własnością kapitału izraelskiego, to wnioski proszę sobie wysunąć samym. Opublikowano sondaż prezydencki. Polski sondaż prezydencki i dosyć ciekawe i dziwne te wyniki. Ja je podaję bez komentarza. Pan Rafał Trzaskowski 30,8. Pan Mateusz Morawiecki 25,9. Pan Szymon Hołownia 23,1. Pan Bosak 8. Pan Biedroń 4,5% poparcia. 4,5% chcących głosować Polaków chce poprzeć pana Biedronia? No nie wiem, jak państwo patrzycie na ten sondaż, ale myślę, że to jest propaganda. No nic. Przejdźmy na tym do porządku dziennego, bo mamy następną ekscytującą informację, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Oto emerytowany podpułkownik Armii Stanów Zjednoczonych, niejaki David Franklin Slater, został zatrzymany i oskarżony o nielegalne ujawnianie poufnych informacji dotyczących obrony narodowej na zagranicznym portalu randkowym. 63-letni David Franklin Slater, zobaczcie, wysyłał rzekomej Ukraińce prawdziwe dokumenty wprost z Pentagonu.
i wysyłał to na portalu randkowym. Ciekawe, ilu naszych oficerków w ten sposób romansuje. Czy ktoś to bada? Mamy dwie służby. Służbę kontrwywiadu wojskowego i służbę wywiadu wojskowego. Ale czy one coś badają, wykrywają? W przyszłym tygodniu opowiem wam o pułkowniku Samożniewie dokładnie. Bo warto przypominać ten kazus, żeby pokazać, jak niesprawne, a wręcz infiltrowane przez Rosjan mamy służby specjalne. Na Ukrainie pan Kliczko skrytykował pana Żeleńskiego za dymisję głównodowodzącego Załużnego, więc coś, zaczynają się brać za głowy. Kliczko związany z Niemcami, a więc coś czeszczy. Jakie wnioski z tego wypłyną? Poczekajmy jeszcze chwilę. W środowych, czy jutrzejszych, właściwie w momencie, kiedy będzie opublikowany ten komentarz, to będą trwały rolnicze protesty. Weźmie w nich też udział Solidarność Pracownicza. To dobrze, tylko trochę za późno. No i z informacji miłych, to informacja, o której już mówiłem we wstępie do komentarza. Do konstruowania programu gospodarczego Ruchu Obrony Polaków przystąpił człowiek najbardziej do tego predestynowany, czyli pan Roman Kluska. Bardzo to jest dla nas nobilitujące i, mówiąc krótko, nasz program gospodarczy będzie realnym programem poprawy doli przedsiębiorców, a wraz z nimi innych Polaków. Pan Roman Kluska to chodząca legenda polskiego biznesu. Człowiek, który wyprzedził swoją epokę wraz z Optimusem i stworzonym przez niego portalem Onet. Wszystko to mu zostało zabrane, bo, mówiąc krótko, nie chciał płacić łapówek i nie dzielił się ze służbami. Takie są realia naszego biznesu. Dziś prowadzi nowatorską zupełnie inicjatywę produkcji naprawdę zdrowych produktów pochodzenia owczego. No i niech, panie Romanie, niech panu Bóg sprzyja, a już z naszej rozmowy wynika, że program będzie konkretny i gotowy do zastosowania. My ten program natychmiast ogłosimy i będzie można z niego czerpać. Wszyscy politycy, którzy będą chcieli z niego czerpać, też będą mogli z niego czerpać, ale traktując ten program jako całość, nie jako hasła i wyimki. My, budując Ruch Obrony Polaków, poważnie przystępujemy do dzieła i poważnie traktujemy uczestników Ruchu Obrony Polaków. Muszę państwu powiedzieć, że Ruch Obrony Polaków tym różni się już dziś od wszelkich partii i innych stowarzyszeń, że nie przyjmuje członków. Nie ma w Ruchu Obrony Polaków członków. Członek zresztą to brzmi dosyć pejoratywnie. Są tylko uczestnicy. Państwo wchodząc, deklarując chęć działania w Ruchu Obrony Polaków, stajecie się uczestnikami, a wszyscy uczestnicy są równi. Będą grupy uczestników podzielone oczywiście regionalnie, będziemy starać się nadać temu jakiś porządek taki administracyjny, ale nie będzie to porządek hierarchiczny. Szukamy takiej możliwości działania, żeby ten ruch był jak najbardziej otwarty, jak najbardziej łączył, a jak najmniej dzielił. Idziemy w poprzek wszelkich podziałów dotychczasowych politycznych, dlatego że dziś pojęcia lewicy, prawicy bardzo się rozmyły. Dzisiejsza lewica w polskim wydaniu była najbardziej prokapitalistyczna, najbardziej klasycznie liberalna, a prawica była najbardziej socjalistyczna, wręcz komunistyczna, no bo porównując rządy SLD i PiS, można powiedzieć, że w czasach SLD było więcej wolności gospodarczej niż w czasach PiSu. A więc kto był komunistą? Nominalnie SLD-owcy, bo pochodzili z tej partii zdrajców Polski. A praktycznie PiSowcy, bo postawili na rozdawnictwo i propagandę sukcesu, jak Zagierka. A więc jak państwo widzicie, te podziały polityczne są coraz bardziej zagmatwane, tym bardziej, że oligarchowie finansowi, ludzie, którzy mają dzisiaj ogromne fortuny, kupili po prostu lewicę. I w zamian za to, że lewica wyzbywa się postulatów równościowych, pracowniczych, upominających się o godność i prawa pracujących, tego się lewica wyzbywa, zamieniając te hasła na hasła rewolucji obyczajowej, dziwactw, promowania LGBT i różnych innych rzeczy,
to jest transakcja, którą lewica światowa zawarła z oligarchami finansowymi. Oligarchowie finansowi hodują sobie własną lewicę, która ma rozbijać tradycyjne społeczeństwo. Dodam do tego, że dzisiejsi neokoni, czyli neokonserwatyści amerykańscy, to dawni trockiści, czyli przedstawiciele najbardziej zjadliwej formy realnego komunizmu. Tak, do takiego zagmatwania i pomieszania pojęć doszło w dzisiejszym świecie politycznym. Stąd też nasz ruch obrony Polaków jest przede wszystkim ruchem skupionym na praktycznej de republica emendanta, czyli na praktycznej naprawie Rzeczpospolitej. Chcemy Polskę naprawić, mówiąc najprościej zmienić konstytucję, zmienić sposób sprawowania władzy, wpuścić do rządzenia obywateli o dużo wyższym statusie moralnym i zaprowadzić reguły jednorazowe. Czyli raz przekroczyłeś nakazy moralne, wypadasz całkowicie z obiegu. I tak będzie jest w ruchu obrony Polaków. Każdy człowiek, który zachował się moralnie w sposób podejrzany, jest eliminowany. Wszyscy pozostali są mile widziani, a więc jesteśmy otwarci na większość znakomitą Polaków. Bo Polska, Polacy to wspaniali ludzie i naród. I tu nie zgadzam się z Józefem Piłsudskim, który mówił, że Polska to jest wspaniała, tylko ludzie K. No nieprawda. Ludzie są wspaniali. Wystarczy spojrzeć wokół, jak się zmienił nasz kraj od 90 roku do dziś. Jak żyjemy lepiej, jak staramy się mimo opresji władz, mimo opresji rządowej, mimo złodziejstw, mimo wyprowadzania z Polski ogromnych ilości kapitału, jak staramy się ulepszać nasze życie i ono rośnie. Nasze życie rośnie, mówiąc słowami Barańczaka. Drodzy Państwo, chciałbym, żebyście byli w dobrych nastrojach. Teraz udajemy się w okolice Łodzi i spotkania będą teraz w tym tygodniu w okolicach Łodzi. Tak więc już 8 marca w Dzień Kobiet, nie tylko dla kobiet, spotkanie w Zduńskiej Woli, dom rekolekcyjny świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ulica Kościelna 20, godzina 18. 8 marca, Zduńska Wola. 9 marca w sobotę o godzinie 15 spotkanie w Łodzi w Zespole Szkół Salezjańskich, ulica Wodna 34. 10 marca w niedzielę spotkanie w Wieruszowie w Domu Kultury, rynek 819, godzina 16. I 11 marca w poniedziałek spotkanie w Krakowie w Kamieniołomie imienia Jana Pawła II, ulica Zamojskiego 2, godzina 18, przy Rynku Podgórskim, w słynnym kamieniołomie, w którym kiedyś działałem w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, gdzie tworzyliśmy Komitet Obywatelski, Solidarność. Wracam i spotkanie w Krakowie w kamieniołomie imienia Jana Pawła II. Tak więc przypominam, 8 marca Zduńska Wola, 9 marca Łódź, 10 Wieruszów, 11 poniedziałek Kraków. Taki rozkład jazdy na najbliższe dni. I trasa Rebelia 24 trwa, nabiera wiatru w żagle. Coraz więcej Was przychodzi, coraz większy entuzjazm i energia. To wszystko jest porywające. Za to wszystko dziękuję. Dziękuję też za spotkania, których już nie sposób nawet wymienić, bo jest ich tyle. Już odbyliśmy ponad 15 spotkań z Państwem w różnych miejscach, a czeka nas jeszcze bardzo dużo, ale zaparłem się, powiedziałem, dopóki nie nastąpi wielka zmiana, dopóty nie odpuszczę. Tak kiedyś, jak upadł pierwszy rząd Kaczyńskiego, ruszyłem w Polskę, jeździłem, aż wreszcie rząd Tuska upadł, tak teraz również będę się zachowywał dalej. Ale tym razem kroczy za nami ruch obrony Polaków, który rośnie, staje się coraz bardziej poważny i coraz bardziej wypełniony potrzebną treścią. Do zobaczenia na spotkaniach. Zdrowia i wolności. Chciałem bardzo podziękować i pochwalić Stowarzyszenie SOA w Kętach. Wspaniałe spotkanie, świetnie zorganizowani ludzie. To jest imponujące. Takie stowarzyszenia, które przyłączają się do ruchu obrony Polaków, to jest coś nie do przecenienia. Wspaniale. A z nowości chcę Państwu polecić program, nasz nowy program Między Wierszami, który będzie miał premierę w ten piątek.
Pierwszym gościem programu będzie Stanisław Srokowski, autor wielu znanych książek, wierszy i scenarzysta filmu Wołyń. Strażnik pamięci o ludobójstwie na Wołyniu Stanisław Srokowski, pierwszy gość programu Między wierszami. Zapraszam. Najbliższe Między wierszami będzie poświęcone Stanisławowi Srokowskiemu i chcę przypomnieć, że nasze wydawnictwo wydało pisaną przez całe życie niemal powieść Stanisława Srokowskiego Dwie miłości licealisty. Polecam. Także dziękuję, że moja Obrona świata ciągle cieszy się popularnością, że czytacie Państwo, zadajecie pytania, piszecie w związku z myślami, które są tu zawarte. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Jak zwykle tom publicystyki otwieram wierszem, a właściwie dwoma wierszami. Wiersz pod tytułem Credo i wiersz pod tytułem Jesteś najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję. Nowość najpierw dla dzieci i dla dorosłych także. Wielka Księga Tajemnic. Tom Adams, Yas Imamura. Adams, Yas Imamura. Poznaj prawdę o 100 największych tajemnicach świata. Świetnie ilustrowana, ciekawa książka, zawierająca wiele bardzo ciekawych zdarzeń. Na przykład o zaginionych skarbach, o zaginionych miastach, podmorskich miastach, krainach, których nie ma, pradawnych tunelach, demonach, diabłach. Tak, to ciekawa książka, polecam. I rzecz rzadko komentowana i rzadko przywoływana też w naszej literaturze, a mianowicie polskie aspiracje kolonialne. Grzegorz Łyś napisał bardzo ciekawą książkę pod tytułem Bzik kolonialny. II Rzeczpospolitej przypadki zamorskie. Jak pamiętacie, była Liga Morska i Kolonialna, no i to wszystko jest tutaj świetnie opisane. Kiedy jesienią 1934 roku minister Józef Beck podejmował na raucie delegację rządu Liberii, goście, którzy przybyli do Warszawy z przyjacielską wizytą, nie podejrzewali, że na biurko ich gospodarza trafił właśnie plan przejęcia całkowitej władzy w Liberii, w razie potrzeby zbrojnie. Zaostrzyłem apetyt? Naprawdę, rzeczy, o których nie wiemy. Tu Grzegorz Łyś to wszystko zebrał. To lektura z gatunku niezbędnych. Każdy, kto chce znać historię Bałkanów i to, co tam się niedawno działo, powinien przeczytać rozprawę Roberta Doni o Karadziczu. Karadzicz, rzeźnik Bośni. Świetna rzecz. Sam zajmowałem się Radowanem Karadziczem bardzo długo i zapoznając się z tą książką, dochodzę do wniosku, że jednak wiele rzeczy nie wiedziałem. Poeta, artysta i zbrodniarz. Radovan Karadzic. Jak to się stało, że stał się tym, kim się stał? Bardzo ciekawe studium tyranii. Radovan Karadzic, rzeźnik Bośni. Benedict Rogers, chińska sieć zła, przymus, kontrola i ludobójstwo w komunistycznych Chinach, dyktatura w relacji naocznego świadka. Tak. Chodzi o to, żebyście nie myśleli, że Chiny to taka kaszka z mleczkiem. To znakomita książka jednego z czołowych brytyjskich działaczy na rzecz praw człowieka w Chinach i Azji. Jest ostrym głosem potępienia coraz brutalniejszego traktowania swoich obywateli przez reżim w Pekinie. Lord Chris Patten, ostatni brytyjski gubernator Hongkongu. Warto. Znowu ciężka amunicja, ale rzecz niezwykle ciekawa. Mefisto z Auschwitz. Śladami Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej. Mirosław Olszycki, Olsensis.
tu już wiele nie trzeba polecać. Każdy, kto pasjonuje się zagadkami historii, będzie śledził Mengele, posuwając się po kartach tej książki. No i wreszcie kolejna cegła. W tym tygodniu same opracowania ważne. Imperium Bólu. Baronowie przemysłu farmaceutycznego. Patrick Radden Keefe. Jak Big Pharma stała się dyktaturą i faszyzmem współczesnego świata. Amerykański dziennikarz, autor książek, laureat wielu nagród, tym razem zajmuje się dynastią gigantów farmaceutycznych i obnażaniem zła, które za tym stoi. Imperium Bólu, baronowie przemysłu farmaceutycznego. Na uspokojenie nerwów, bardzo dobre opracowanie, Azja Południowo-Wschodnia, zwrotnik Dzioborożca, autorstwa Mariusza Łapińskiego i Magdaleny Gumowskiej, autorów blogu, bardzo dobrego blogu, bloga podróżniczego. Świetnie ilustrowana, niezależna, dobrze wydana książka. Interesuje Was Azja Południowo-Wschodnia, przygoda, opowieść, świetne zdjęcia i filmy. Wszystko to w tej książce znajdziecie. Zwrotnik Dzioborożca. I na koniec refleksja natury duchowej. Ojciec Piotr Różański, ksiądz też ma dwie nogi. Dylematy posługi kapłańskiej. Kim jest ojciec Piotr Różański? Prezbiter w zakonie szkół pobożnych ojców PR-ów, absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz powołanej przez KEP Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Chcecie wiedzieć, jak to wygląda z perspektywy księdza, jakie ma rozterki? To nie tylko znajdziecie to w powieści Tajemnica Spowiedzi, ale także w tej książeczce. Ksiądz też ma dwie nogi. Polecam. Czytajcie, to podobno jest bardzo zdrowe dla mózgu i emocji. Do zobaczenia. I dla zdrowotności, tym razem glutation NAC, to na wzmocnienie systemu odpornościowego, oraz good morning, zamiast kawki, kapsułka tego i też będziecie się czuć rozruszani, dlatego że tu jest mumio, acetylo-L-karnityna, sod, L-glutation, kofeina, żeńszeń. Ułatwia myślenie i rozbudzenie. Takie dwie rzeczy na pobudzenie apetytu na życie. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Drodzy patroni, jak są tacy patroni, to kto nas stąd przegoni? Coraz bardziej dokazujemy wolnościowo i coraz bardziej potrzebujemy waszego wsparcia, bo wszystkie siły państwowe, fundacji prywatnych i inne już zaczynają nas brać na ząb. Także w was nadzieja, że będziemy trwać, będziemy niepoprawni i będziemy mówić prawdę. Więc drodzy dobrodzieje, dzięki wam i nam dobrze się dzieje. Bądźcie z nami, przysyłajcie uwagi do naszych programów, przysyłajcie nowe pomysły, także pomysły co do ruchu obrony Polaków. To wszystko w waszej pieczy i przypominam, że w połowie maja spotykamy się na targach dobrej książki, gdzie będzie także Wojciech Sumliński, Rafał Piech i ja. Będzie można o wszystko zapytać i, no i będziemy mogli posiedzieć i pomyśleć, co dalej razem robić. Dziękuję za wasze wsparcie, za niezawodną współpracę. To psychicznie nas bardzo wzmacnia i utwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze, a jest was już 600. To już imponująca liczba. Bardzo dziękuję. Kłaniam się serdecznie. Proszę o pamięć.